Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Pobudka poranna. 22 grudzień 2011 rok, czwartek. Dzieje apostolskie 2:32-33. Tajemnica mocy apostołów. Tego, co to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. Wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Siew i żniwo. Galacjan 6:6-10. Słowo przetłumaczone w Galacjan 6:7 jako naśmiewać się, greckie mukteridzo, występuje tylko jeden raz w Nowym Testamencie, choć pojawia się też w Septuagincie. Dosłownie oznacza pogardliwie podnosić nas. W Starym Testamencie z reguły odnosi się ono do pogardzania Bożymi prorokami, a raz jest użyte w celu obrazowego przedstawienia buntowniczej postawy wobec Boga. Paweł sugeruje, że choć ludziom wydaje się, że mogą ignorować Boga, czy nawet lekceważyć Jego przykazania, to jednak nie są w stanie oszukać Go. On jest ostatecznym sędzią, więc w końcu będą musieli zapłacić za swoje postępowanie. Przeczytaj Galacjan 6:8. Na co Paweł zwraca uwagę w tych słowach? Jakie możesz podać biblijne przykłady tych, którzy siali dla ciała i tych, którzy siali dla ducha? Zobacz Dzieje Apostolskie 5:1-5, Łukasza 22:3, Daniela 1:8, Mateusza 4:1. Dzieje Apostolskie 5:1-5. A pewien mąż imieniem Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość i za wiedzą żony zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była twoją? A gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Ananiasz zaś, słysząc te słowa, upadł i wyzionął ducha, i wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. Galacjan 6:8. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie, a kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. Metafora Pawła o sianiu i zrzęciu nie jest oryginalna, jest oparta na powszechnie znanym zjawisku i występuje w wielu starożytnych przysłowiach. Znaczące jest jednak to, jak apostoł posługuje się tą metaforą, by podkreślić swoje poprzednie stwierdzenie o ciele i duchu. Współczesnym językiem można powiedzieć, że mamy wolność wyboru, ale nie mamy wolności wyboru skutków naszego wyboru. Choć Bóg nie zawsze uwalnia nas od ziemskich skutków naszych grzechów, nie powinniśmy popadać w rozpacz z powodu złych wyborów, jakich dokonaliśmy. Możemy cieszyć się, że On przebaczył nam nasze grzechy i przyjął nas jako swoje dzieci. Powinniśmy korzystać z możliwości, jakie mamy obecnie, by inwestować w to, co przyniesie niebiański plon. Galacjan 6:10 ilustruje fakt, że chrześcijańska etyka ma dwie ogniskowe. Jedną powszechną i wszechogarniającą, dobrze czyńmy wszystkim, drugą szczególną i ściśle określoną, najwięcej domownikom wiary. Powszechne wezwanie Pawła jest oparte na fakcie, że wszyscy ludzie na całym świecie zostali stworzeni na podobieństwo Boga, a więc są nieskończenie cenni w Jego oczach. Gdy tylko chrześcijanie zapomnieli o tym podstawowym fakcie płynącym z biblijnego objawienia, nieuchronnie padali ofiarą
zaślepiających grzechów rasizmu, seksizmu, nacjonalizmu, elitaryzmu i innych niezliczonych przejawów małostkowości, które stawały się plagą ludzkich społeczności od czasów Adama i Ewy po dzień dzisiejszy. Czy tego chcesz, czy nie, siejesz albo dla dobra, albo dla zła. Przyjrzyj się sobie, jakiego rodzaju żniwo będziesz zbierał. Dziękuję. Dziękuję.